Jak żyć dla Boga według przykładu naszego Pana. I zagadnienie, które tutaj omawiamy, jest związane z osobistym życiem wiary, a w ramach tego zajmować się będziemy najpierw tematem zbawienia dusz. To zbawienie dusz jest wymienione w 9 wersecie 1 rozdziału 1 listu Piotra. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienie duszy posiadamy od momentu naszego nawrócenia, to jest od chwili, kiedy wyznaliśmy Bogu nasze grzechy i uwierzyliśmy w Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez to nasz stosunek do Boga został raz na zawsze uregulowany. Jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o nasze zbawienie, bo opiera się ono na doskonale wykonanym dziele Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Zbawienie naszej duszy posiadamy wtedy, kiedy dni są jasne i szczęśliwe, ale i wtedy, gdy są ciemne i trudne. Tak będzie dotąd, dopóki nie dojdziemy do celu. Czy nie jesteśmy z tego powodu zadowoleni, szczęśliwi? To zbawienie jest jak skarb w naszych sercach. Kiedy będąc na tej ziemi przeżywamy czasami cierpienia, to pociesza nas fakt, że zostaliśmy przyjęci przez Boga. Jakaż niezmierzona łaska! W związku ze zbawieniem Piotr przedstawia nam 3 ważne okoliczności. I te 3 ważne okoliczności są w wersetach od 10 do 13. Było ono przepowiadane przez proroków w czasach Starego Testamentu, jest ono zwiastowane i przyjmowane w obecnym czasie łaski, a także będzie ono widoczne dla wszystkich w czasie tysiącletniego królestwa. I skoro ono było przepowiadane w Starym Testamencie, widzimy to w wersetach 10 i 11, to możemy o tych rzeczach przeczytać właśnie w 1 liście Piotra, 1 rozdział, wersety od 10 do 11. Zbawienia, albo o którym to zbawieniu wywiadywali się i badali prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, badając, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o następnej chwale. Czyli widzimy, zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Widzimy, chrześcijański dział opisany w wersecie 4 tego 1 rozdziału ma swój początek w wybraniu, jakie miało miejsce przed założeniem świata. Ten odwieczny Boży zamiar nie był znany w Starym Testamencie. Został on przedstawiony dopiero przez apostoła Pawła w liście do Efezjan. Zbawienie, które teraz omawiamy, przeciwnie, było już przepowiadane w Starym Testamencie i przecież to widać m.in. w liście do Rzymian, 1 rozdział, 2 werset. Apostoł Paweł wyjaśnia to bardzo dokładnie w liście do Rzymian. Widzimy więc, że Piotr i Paweł uzupełniają się wzajemnie w swojej służbie, wyjaśniając niektóre tematy. Kiedy prorocy Starego Testamentu prorokowali o zbawieniu dusz, byli tym zagadnieniem bardzo zainteresowani, chociaż nie znali podstaw zbawienia. Oni szukali i badali, na czym zbawienie to miałoby polegać. Zadawali sobie przy tym niemało trudu, dokładnie studiując Pisma, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. A jak jest z nami dzisiaj? Czy pomimo tego, że posiadamy zbawienie duszy, jesteśmy tym zbawieniem zainteresowani? Czy wiemy w ogóle, co ono oznacza? Czy badamy Biblię, aby lepiej poznać, czym ono jest? Lepsze poznanie przyniesie nam większą radość. Prorocy szukali i badali, o jakim czasie mówił działający w nich Duch Chrystusowy. Oni szukali odpowiedzi na pytanie, kiedy nadejdzie ten cudowny czas. Od kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wierzący mogą mieć pewność swojego zbawienia. Interesowali się też, jaki to będzie okres. Nie mógł to być czas obowiązywania zakonu. Dzisiaj wiemy, że chodzi o czas łaski. Prorocy prorokowali przez działającego w nich Ducha Chrystusowego. Czy mieszkał on w prorokach Starego Testamentu? Nie. Z tego przywileju mogą korzystać wierzący obecnego czasu łaski. Kiedy uwierzyliśmy słowu prawdy, Ewangelii naszego zbawienia, nasze ciało stało się świątynią Ducha Świętego, bo tak komunikuje nam pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset. I tenże Duch Święty zamieszkał w naszych sercach, o czym świadczy nam Galacjan, 4 rozdział, 6 werset. Duch Święty nie mieszkał jednak w prorokach Starego Testamentu. Zstępował na nich w momencie wykonywania specjalnej służby. Inspirował ich, kiedy prorokowali o naszych czasach, wypełniając w ten sposób swoje zadanie. W rozdziale 3, wersety od 19 do 20, czytamy, że Pan przez swojego ducha działał w Noem, kiedy ten zwiastował niewierzącym ludziom sąd. Wyrażenie Duch Chrystusowy wskazuje na to, że Duch, przemawiając przez proroków, wskazywał na Chrystusa, kiedy prorokowali oni o zbawieniu dusz. Staje się to jasne pod koniec 11 wersetu. Przez proroków Duch przepowiadał cierpienia Chrystusa i mające później przyjść uwielbienie. Tak więc, podobnie jak w wersecie 8 tego rozdziału, osoba Jezusa Chrystusa znów znajduje się w centrum. Proroctwa dotyczące cierpień Chrystusa wypełniły się, kiedy żył On na ziemi przed około 2000 lat. Mówiły o nich w szczególności Psalm 22 oraz Księga Izajasza 53. Tam zostały opisane bardzo wyraźnie cierpienia Pana Jezusa Chrystusa, te, które znosił w czasie Jego życia i te, które dotknęły Go w chwili śmierci. Także przepowiadana chwała Pana Jezusa jest jeszcze sprawą przyszłości. Mówią o niej w szczególności psalmy 2 i 8. Czytamy tam, że Pan Jezus będzie panował nad Izraelem jako król i będzie także władcą całego wszechświata.